Drodzy bracia i siostry, drodzy goście, którzy jesteście między nami, tak z serca po adwentowemu w dniu sobotnim życzymy wam wiele błogosławieństwa Bożego. Niech Duch Święty ogarnie wasze myśli. Dear brothers and sisters, dear friends and guests that are with us, with the Advent message, that the Holy Spirit might be able to enlighten you as we worship our Lord Jesus together today. W minionym tygodniu słyszeliśmy różne wieści. Over the last week we've heard a lot of news. Ale ludzie na zewnątrz mówią, jeśli są wieści, to tylko słyszymy złe wieści. And people sort of say that if we're hearing news, well, it can only be bad news. Ale drodzy, gdy otwieramy Słowo Boże, tam znajdujemy najlepsze wieści. But when we open up the Word of God, our Bibles, there we can find the good news. Yes. I tego wam z całego serca życzymy, aby Boże błogosławieństwo i Duch Święty zamieszkał w sercach naszych, abyśmy umieli być świadectwem Jezusa w naszym otoczeniu. And so the message is, so that may the Holy Spirit be in our hearts, so that we can be a reflection of God's character. Patrzę na naszą młodą generację, życzę wam wiele błogosławieństwa Bożego i identycznie tak samo, abyście się trzymali obietnic Jezusa Chrystusa i gdzie jest sposobność, z tą obietnicą się dzielili z innymi. Życzę wam błogosławieństwa Bożego. And so we're looking at our youth today and give you that beautiful message, the promise that the Lord God has given to you, that you might be a reflection of his character as well. Dziękuję. Dziękujemy Panu Bogu, że możemy dla Jego chwały, ku Jego czci śpiewać pieśń, która będzie na ekranie, a również jest to numer 152. And for the grace and glory of our Lord, we'll be singing the hymns for His praise that are going to be shown for us. Thank you.
Chcielibyśmy uklęknąć do wspólnej modlitwy. Nasz ukochany, święty Ojcze w niebie, przychodzimy Tobie, do Ciebie, aby złożyć Tobie hołd, chwałę i podziękowanie. Przede wszystkim za naszego Zbawiciela, którego Ojcze dałeś za nasze winy, abyśmy byli uratowani w Jego męczeńskiej śmierci i w przelanej krwi, która oczyszcza nas od wszelkiej zmazy. Boże nasz, Ojcze, i nasza nadzieja i przyszłość jest w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy, nasz Zbawicielu, że wziąłeś na siebie moje, nasze winy i uratowałeś nas i nie zginiemy na wieki. I zostawiłeś nam wspaniałą obietnicę, że przyjdziesz i już niedługo przyjdziesz. I dziękujemy, nasz Zbawicielu, że powiedziałeś swojemu uczniowi, aby to zapisał, ponieważ Twoje słowa, Twoja obietnica jest pewna i prawdziwa. Oczekujemy na Ciebie. Prosimy Ciebie o błogosławieństwo dla każdej osoby tutaj na tym miejscu. O wiarę każdej osoby tutaj. Abyśmy byli znalezieni gotowi na Twoje sławne przyjście. Ale również prosimy Cię o tych smutnych, chorych, którzy potrzebują Twojego dotyku, świętej, uleczającej ręki, która się dotykała kiedyś i jest to możliwe dzisiaj. Boże nasz, dziękujemy za naszego Zbawiciela. Wiemy, że jest dużo smutku, dużo boleści, dużo lęku, ale w Tobie mamy radość zbawienia. Przyjm modlitwę naszą, pobłogosław pastora Pawła, który będzie do nas przemawiał właśnie na temat zbawienia w Chrystusie. Abyśmy umieli to przyjąć i żyć tym, aż przyjdziesz. Chwała Tobie, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Poproszę upoważnione osoby do przodu na zbieranie darów. Call upon the deacons to come forward for our offerings. And today's offerings are going to be for the local church budget. We'll say a word of prayer. Dear Heavenly and Almighty Father, thank you so much for showering us with lots and lots of gifts, treasures, Lord Jesus. We pray that we might be able to offer up some of these gifts, Lord Jesus, back to you, that they might be used wisely. We pray for blessings on those giving. Amen.
Drodzy, pokój Boży niech zamieszka w sercach naszych. Wtedy to będzie się odbijało na naszych twarzach, jeden względem drugiego. Amen. Śpiewamy następną pieśń, aby uczcić naszego Stwórcę, która będzie na ekranie 155. Dzisiaj mamy naszego pastora, Pawła Ustupskiego. Życzymy błogosławieństwa Bożego w jego przemówieniu i do tłumaczenia prosimy brata Henryka Stolarka. Życzymy im błogosławieństwa Bożego. Za chwilkę pragniemy przeżyć szczególne chwile spotkania z Jezusem ukrzyżowanym. In a moment we'll be going through the experience of Jesus' crucifixion.
Tak się upodobało Zbawicielowi, żeby na pamiątkę swojej śmierci, aby to przeżywać, ciągle przeżywać, ustanowił takie specjalne nabożeństwo. And for our Savior, who was crucified, he has brought forward for us an occasion that we can, through ceremony, relive that moment. Śmierci Chrystusa się nie da powtórzyć. The crucifixion of Jesus cannot be repeated. Ani nawet takiej potrzeby nie ma. And there's no need for such a occurrence to occur again. Ta ofiara, która była złożona 2000 lat temu, była doskonała. That offering that was offered more than 2000 years ago was perfect. A my na podstawie słów Ewangelii chcemy zbliżać się do tego doświadczenia. And we during our service will be able to come closer to this moment. Cała wieczność upłynęła do tego czasu, kiedy Bóg stworzył człowieka. And all a great age of eternity went past since man was created. Pan Bóg, Ojciec Niebiański, Syn Boży i Duch Święty istnieli od wieczności bez początku. God, Jesus, the Holy Spirit have existed from the very beginning. Możecie wyobrażać sobie, jak przez tą całą wieczność utwierdzały się te więzi między Synem a Ojcem. And through eternity we can envisage this relationship that was existing between Father and Son. My często, jak mówimy o wieczności, to myślimy o przyszłości. And many times when we talk about eternity, we're talking into or we think about the future. A przecież już wieczność istnieje od wieczności przed nami. Rozumiecie tą to piękno? But eternity means that part that was well before us, before time started, it was there. I jaki to był długi czas tych więzi, tego uwielbienia przez Syna dla Ojca. And this relationship between Father and Son existed from the very beginning. I gdy Ojciec zastanawiał się, co mógłby ofiarować najcenniejszego od siebie. And when the Father had put forward what is the most beautiful sacrifice that he can give from himself. W razie potrzeby. For the need. To pomyślał, jedyne co mogę zrobić. The one thing that he can do. To mogę ofiarować swojego ukochanego Syna. That I can offer up my dear beloved son. I rodzice to rozumieją. And parents can Każda understand matka this. I ojciec. Mom and dad. Niebiański Ojciec, ofiarując Syna, ofiarował nam jakby swoje własne serce. And we've got the Heavenly Father that in offering up his only son is like offering up his own heart. I tak się stało. And that's what happened. Wypełnił się czas. Jezus urodził się wśród nas jako Syn Człowieczy. And as time came, Jesus was born, Son of God. Dorastał. He was growing up. I gdy wypełnił się czas według proroctwa Daniela, stał się odkupicielem, Mesjaszem. And when that moment came, as was written in Daniel, that he became for us the Savior. Gdy został zanurzony w wodach Jordanu. When he was immersed in the waters of the Jordan. I gdy otrzymał Ducha Świętego w pełni. And when he received the Holy Spirit in fullness. I poczuł to pomazanie tym olejem Ducha. Bez reszty. And he was anointed by the Holy Spirit without any reservations. A potem bardzo pracowity
pełen energii Bożej miłości czas 3,5 lat. And he was full of energy through his through his life of 3.5 years as a full adult. I potem krzyż. And then the cross. I teraz chciałbym, abyśmy otworzyli pewien fragment z Ewangelii. And look with me at what is written in Scripture. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Luke chapter 24. Ostatni rozdział. Last chapter. I ostatnie 4 wiersze. And the last 4 verses. Nie jest to fragment związany bezpośrednio z krzyżem. It isn't a fragment that's involved with on the, for the cross. Ale tu już ten fragment pokazuje owoce błogosławieństwa krzyża. But here we can see the fruits, the blessings from the cross. A ciągle te rany jeszcze niezagojone. And those wounds that are not healed as yet. Ciągle jeszcze przepełnione takim drżeniem serca uczniów. And there is still that shuddering of the heart of his close workers. Szybko minęły 40 dni. And quickly the 40 days have passed. W każdym z tych dni Jezus pokazywał im swoją moc i pragnienie posłania ich na świat. And during this 40 days he was showing to them all that he could from himself and why he was brought to earth. I kiedy Bóg uznał to za słuszne, and when God recognized that this was done, był ostatni dzień pobytu Chrystusa na ziemi wśród nas. And this was the last day of Jesus on planet Earth with us. Ale oni o tym nie wiedzieli. But they didn't know that. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, that he was parted from them and carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. Przez te minione 40 dni Jezus oswoił ich, zapoznał ich, zapoznał ze swoim uwielbionym ciałem. And during those 40 days that Jesus was with his close apostles, that they had an ability to come close to his presence. Ale ciągle pozostał synem człowieczym, na zawsze, and, na zawsze. And he constantly, till the very end, remained son of man. Aby udowodnić rodzajowi ludzkiemu, że na zawsze związał się więzami miłości, na zawsze, na zawsze. And he bonded himself completely with mankind, with his love. Nic się nie zmienia. Nothing has changed. Owego dnia opuszczają miasto. And one day they leave the city. Nie są zdziwieni. They aren't surprised. Chrystus często prowadził ich na Górę Oliwną. And many times Jesus took his close ones to the Mount of Olives. Nie poszedł na Górę Syjon wtedy. He didn't go to the Mount Zion then. Tam było wiele takich królewskich zabudowań. There were many royal palaces there.
Nie wziął ich też na górę Moria, gdzie była ciągle jeszcze obecna świątynia. And he didn't take him to Mount Moriah, where there was still the sanctuary existence there. Tam został odrzucony. He was thrown away from there. Tak jak wczoraj było powiedziane, tam było dla niego wiele miejsca na krzyżu. Like was said, there was a place for him. There were lots of places for him on the cross. Często nie było miejsca w sercu i w umysłach, ale na krzyżu. There wasn't enough place for him the minds, in the hearts, but on the cross, lots of space. Powiódł ich w kierunku Betanii. He took them in the direction of Bethany. Była spokojna góra wtedy, spokojne okolice, pełne ogrodów oliwnych. It was quite a calm place, lots of groves, there were olive groves there. Teraz dopiero Góra Oliwna przekształciła się przez wieki wielkie cmentarzysko. And now through time this Mount of Olives has come to be like a big cemetery, graveyard. Ale wtedy to było przepiękne, spokojne, błogosławione miejsce. But then it was a very calm, God's blessed spot. Minęli dolinę Cedronu. They passed the valley of Cedron. Minęli ogród Getsemane. They passed the garden of Gethsemane. Wszystkie te przeżycia przyszły im do ich pamięci. And the moments of reflections that they had gone through came to their memory. Pan Jezus postanowił w ostatnich chwilach powiedzieć im coś szczególnego. And Jesus had some important message to share with them. Dana mi jest wszelka moc. To give full strength. Dzieci moje, dana mi jest wszelka moc i to nie ze względu na mnie. And we've been given full strength and it's not because of me. Ja chcę tą mocą wam służyć, pomagać, was stawiać na nogi. I want to with this strength help you, guide you, put you back on your feet. I abyście byli świadkami moimi. That you might be witnesses of me. Mojej miłości, mojej ofiary i zmartwychwstania. Of my love, my suffering and my resurrection. I mówił im najtkliwsze, najpiękniejsze słowa. And he gave to them and he shared with them the most beautiful words. I kolejny raz podniósł swoje ręce. And he lifted up his hands yet again. Nie po to, żeby były ukrzyżowane. Not so that you could see the crucifixion, the marks. Ale żeby błogosławić. But to bless them. Objąć taką miłością, przebaczeniem. To give such love of forgiveness. Jest tak pięknie powiedziane, że Chrystus nie robił im wymówek żadnych, chociaż miał podstawy do tego. And it was said that Jesus didn't give them any moments of doubt. In fact, he had, you know, the ability to do so. Nie oskarżał ich o nic, nie obwiniał. He didn't accuse them, he didn't blame them for anything. Ale błogosławił, aby wytrwali przy nim do końca. But he blessed them so they might endure till the very end. A gdy im błogosławił, rozstał się z nimi. And when he was blessing them, then he departed from them. A oni patrzyli za nim, jak odchodzi, odchodzi. And they looked as he was departing from them. A w tym samym momencie w niebie było szczególne zgromadzenie całego nieba i wszechświata. And in heaven there was an almighty gathering of the universe. Z jaką miłością, z jaką żarliwością oczekiwało całe to uniwersum i niebo na powrót swojego ukochanego Pana. What anxious moment there was in
in bringing back their beloved Lord back into heaven. I Jezus staje przed swoim Ojcem. And Jesus is standing in front of his Father. I Ojciec mówi do niego. And Father says to him, Kochany synu, my dear son, ta cena, ta ofiara wystarczy. Wystarczy. That price that you've paid, it's enough. Dokonało się. It has been processed. Udało się. It came through. Rodzaj ludzki może być uratowany na zawsze. Humanity can be restored, recovered. Jak bardzo Syn przez swoje cierpienie i rozwiązanie tego problemu uwielbił swojego Ojca. How beautiful that his son has followed the commands of his father and rescued humanity for eternity. Jaka jest odpowiedź mojego serca na to, co się wtedy dokonało? What is the answer to my heart of what has occurred? Czy naprawdę nadal wierzę, że każdy grzech mój, czy każdy mój grzech kończy się cierpieniem na krzyżu? Does the consequence of my sins that I've incurred end on the cross? Czy gdy podchodzę blisko krzyża, dzieje się w moim sercu to, co się stało w sercu setnika? When I approach the cross, does the same feeling occur as what the centurion did when he came close to the cross? Jego serce się tak poruszyło. His heart was so moved. On widział wiele egzekucji, wiele umierających twarzy. He saw many executions, many dying faces. Ale ta była inna. But this was different. I tylko była jedna reakcja, kochani, jedna reakcja. And dearly beloved, there was only one reaction here. To naprawdę był wysłannik nieba, Syn Boży. And in reality, this was the messenger from heaven, Son of God. On odczuł tą miłość płynącą z nieba. He felt the love that was flowing from heaven. I nawrócił się. And he was converted. Nie można pozostać obojętnym człowiekiem, gdy się podejdzie pod krzyż. And you can't become oblivious when you come close to the cross. Co z nami? And what about us? Co z naszą relacją między nami? And what about our relationship amongst ourselves? Z Jezusem jesteśmy już gotowi spędzić całą wieczność. With Jesus we are quite ready to spend eternity with Jesus. Ale gdy, drogi bracie i siostro, patrzysz w zboże na każdego tutaj zgromadzonego. And when we look at each one's faces here for those that are gathered in church. Czy jesteś gotowy, czy naprawdę jesteś gotowy podejść, patrząc na każdego brata i siostrę i powiedzieć: Are you ready, looking at the faces of your compatriots? Are you ready to be with God? Cieszę się, że będę mógł z Tobą spędzić całą wieczność. I'm so happy that I can spend my eternity with you in heaven. To jest cud zbawienia. This is really a miracle of salvation. Jezus pragnął takiej jedności, takiej bliskości między nami. And Jesus was desiring this unity amongst ourselves. Takiej, jaka była między nim a jego Ojcem.
the same relationship as was between him, Jesus, and his father. Popatrzcie, jaki to wielki cel jest wyznaczony przed nami. And look at this beautiful moment that is before us. Co Bóg chce zrobić z nami jeszcze przez krzyż Golgoty? What more does Jesus want to do with the cross of Golgotha? Niesamowitą rzecz. Jesteśmy gotowi na to? Are we ready for this event? Nie można inaczej, jak tylko tak, gdy widzimy Zbawiciela na górze Moria. And we can't do anything more than we see their Savior on the Mount of Moriah. Drodzy, ostatnie zdania, które też Chrystus powiedział pewnego dnia do ukochanych naśladowców. And the last words that were spoken of Jesus to his accusers. Idę do Ojca. I'm going to my father. Ale to nie tylko będzie teraz mój ojciec, to będzie wasz ojciec też. Do mojego i do waszego ojca. But I'm not just going to my father, because he's going to be your father as well. Udało się. And it happened. Wracacie do domu. And you are coming home. Do domu ojca. You're coming home to the home of your father. Kochani, czy może być coś piękniejszego? Is there anything more beautiful than that? Możemy wrócić pojednani do domu Ojca na wieki. We are returning home to the home of our Father forever. I aby w tym pomóc nam. And if we can have assistance in this moment. Pan Jezus ustanowił też obrządek umywania nóg. And Jesus had put forward this process or the ceremony of the washing of the feet. To jest piękne. It is beautiful. Dlatego, że wtedy musimy nawet być bardzo blisko siebie. And this is the such a gift that we have to be close to each other. To nie da się tak na daleką odległość umyć komuś nogi. And we can't wash somebody else's feet from a distance. Nie można umyć nóg na stojąco też. You can't wash another's feet standing. Ale to upokorzenie. But it's a sign of submission. I dlatego według słów Jezusa chcemy to teraz uczynić. And as in the words of scripture, we'd like to perform this act. Ewangelia Jana 13 rozdział mówi. And John 13 mentions this. Wiersz 14. Verse 14. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Wiersz 17. And from John 13, verse 14, if then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done. Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his masters, nor is he who is sent greater than he who sent me. If you know these things, happy are you if you do them. Chcemy z tego błogosławieństwa skorzystać. And we want to partake of these blessings. To jest przykazanie Jezusa aż do czasów końca. And this is a request from Jesus till the time of the end. A wyobraźcie sobie, że w osobach braci i sióstr Jezus do ciebie się zbliża. And do you recognize that at the time of performing this ceremony, it's Jesus who is coming close to you? Chcemy podziękować Bogu za to. We want to thank God for this. Poproszę was o powstanie. And if you could please stand. Panie Boże,
Zbawicielu nasz. Lord God, Savior. Dziękujemy za to przepiękne i poruszające przykazanie. Thank you for this moving part of scripture. Dziękujemy, że dzisiaj dałeś nam tą możliwość. Thank you that you've given us the ability today to partake of this ceremony. Ja bardzo proszę o szczególne błogosławieństwo dla braci i sióstr tu na tym miejscu. I pray for blessings on our brothers and sisters today. O czystość serca. From cleanliness of the heart. Aby w nas nie było jakiegoś uprzedzenia i gniewu. That there might not be any reservations or gniewu. Hate. Panie Boże, dotknij się naszych serc. Lord Jesus, touch our hearts. Chcemy być tak blisko Ciebie. We want to be so close to You. Jeszcze raz dziękujemy za największą ofiarę miłości. And we thank You once again for this beautiful sacrifice of love. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. In the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Drodzy, tak jak mamy to w zwyczaju przed Wieczerzą Pańską, udajemy się, aby umyć nogi wzajemnie sobie.